10 armii, które straciły najwięcej żołnierzy w trakcie II wojny światowej. Ostatnio omawialiśmy ofiary II wojny ogólnie, zarówno cywilne, jak i wojskowe, a dziś zobaczymy, które armie poświęciły się w walkach najbardziej. Zaznaczam, że Polska znajduje się na miejscu 11, z liczbą 240 tysięcy poległych żołnierzy. Królestwo Węgier, państwo istniejące na obszarze współczesnych Węgier. We wrześniu 1939 roku prezydent Węgier odmówił przypuszczenia Wehrmachtu przez terytorium Węgier przeciwko Polsce, czego domagali się Niemcy, i nakazał zaminowanie tuneli kolejowych i ich wysadzenie w przypadku próby przedarcia się Niemców siłą. W sierpniu 1940 roku Węgry otrzymały w wyniku drugiego arbitrażu wiedeńskiego północną część rumuńskiego Siedmiogrodu. W zamian Węgry musiały przystąpić do paktu Trzech sojusz Niemiec i Włoch oraz trzecia była Japonia które po klęsce Francji w czerwcu 1940 roku zdominowały cały kontynent europejski. Od 17 września 1939 roku rząd węgierski, przychylnie nastawiony do Polski, udzielił schronienia polskim uchodźcom. Mimo protestów w Berlina Węgry przyjęło około 150 tysięcy polskich uchodźców. Mimo nacisków niemieckich rząd do końca listopada 1940 roku zezwolił na oficjalne funkcjonowanie poselstwa polskiego. Węgrzy stracili w II wojnie światowej 300 tysięcy żołnierzy. Królestwo Rumunii Państwo rumuńskie w latach 1881-1947. 13 kwietnia 1939 roku Francja i Wielka Brytania zagwarantowały niezawisłość Rumunii, ale podobnego układu ze Związkiem Radzieckim nie udało się zawrzeć. Rząd rumuński odmówił Józefowi Stalinowi zgody na przemarsz Armii Czerwonej przez swoje terytorium. 23 sierpnia 1939 roku został podpisany Pakt Ribbentrop-Małotow, który m.in. uwarunkował radzieckie rozszerzenie dotyczące Besarabii. Osiem dni później, 1 września, wojska niemieckie wkroczyły do Polski. Oficjalnie państwo rumuńskie pozostawało neutralne, ale pozwolono w granicach kraju schronić się polskiemu rządowi. Gdy 21 września zamordowano premiera, król Karol II próbował utrzymać neutralność, ale klęska Francji i odwrót Wielkiej Brytanii pokazały, że gwarancja niepodległości straciła znaczenie. Rumuńskich żołnierzy poległo 300 tysięcy. Włochy. Udział Włoch w II wojnie światowej rozpoczął się 10 czerwca 1940 roku, początkowo w charakterze sojusznika III Rzeszy. Głównym obszarem zaangażowania militarnego Włoch był rejon Morza Śródziemnego, Bałkany oraz Afryka Północna i Wschodnia. Poza tym oddziały włoskie brały udział w ataku na Francję, w bitwie o Anglię, w bitwie o Atlantyk i w walkach na froncie wschodnim. Porażki doprowadziły w ostatnich dniach lipca 1943 roku do odsunięcia od władzy Benito Mussoliniego i zawarcia 3 września Zawieszenia broni z aliantami, ogłoszonego oficjalnie 8 września 1943 roku. W trakcie swoich bojów Włosi stracili 320 tysięcy żołnierzy. Wielka Brytania, unitarne państwo wyspiarskie w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii zalicza się Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Po ataku Niemiec w 1939 roku na Polskę, Wielka Brytania wypowiedziała Niemcom wojnę, która ostatecznie zburzyła jej imperialną pozycję na świecie. Niemal wszystkie jej kolonie uzyskały niepodległość do lat 60. Brytyjczycy, wojując głównie w Europie, stracili 380 3700 żołnierzy. Stany Zjednoczone. W pierwszym okresie II wojny światowej Stany Zjednoczone nie były zaangażowane zbrojnie w konflikt, wspierając jednak Wielką Brytanię i jej sojuszników. 12 listopada 1941 roku Roosevelt i Winston Churchill podpisali Kartę Atlantycką, definiując cele i zasady polityki obu państw w trakcie po II wojnie światowej. Dopiero 7 grudnia 1941 roku niespodziewane ataki Japończyków na bazę wojskową Pearl Harbor na Hawajach i wypowiedzenie wojny przez Niemcy i Włochy na dwa dni po japońskiej właściwie zmusiły USA do przystąpienia do wojny. Udział militarny około 15 milionów żołnierzy amerykańskich i zaangażowanie potencjału produkcyjnego i finansowego USA, w tym pomoc materialna Związku Radzieckiego przesądziły o zwycięstwie. Choć do Europy Amerykanie weszli właściwie na gotowca, to z Japończykami musieli trochę powalczyć. Takim sposobem stracili 407 300 żołnierzy. Jugosławia. Wojska III Rzeszy wkroczyły do Jugosławii z obszarów Bułgarii, Rumunii i dawnej Austrii. Wojska włoskie wkroczyły do Słowenii z Istrii i Friulu. I walki trwały aż do 1945 roku, a biorąc pod uwagę niekorzystne położenie geograficzne Jugosławii, ludzie tam musieli swoje przycierpieć. Takim sposobem stracili aż 446 tysięcy żołnierzy. Japonia, czyli takie Niemcy Azji. W 1941 roku Cesarstwo Japonii dysponowało prawdopodobnie najsilniejszą flotą wojenną świata. Mając przed sobą ciągle nierozwiązany problem chiński, Japonia przystąpiła do realizacji planu głównego, który zakładał jednoczesne uderzenie na Filipiny, Hongkong, Singapur i Indie holenderskie wraz z głównym atakiem na instalacje wojskowe Stanów Zjednoczonych w obrębie Pacyfiku. Wywołało to dość krwawą wojnę, w której zginęło 2 miliony 300 tysięcy żołnierzy japońskich. Gdzie tam żołnierzy? Bandytów japońskich. Republika Chińska, wojna toczona od 7 lipca 1937 roku do 2 września 1945 roku, będąca ośmioletnim zmaganiem między Republiką Chińską i Cesarstwem Wielkiej Japonii. Rozpoczęła się przed wybuchem w Europie II wojny światowej i zakończyła się po kapitulacji Japonii w wojnie na Pacyfiku. Wskutek walk śmierć poniosło aż 3 750 000 żołnierzy chińskich. Trzecia Rzesza. 1 września 1939 roku Trzecia Rzesza rozpoczęła II wojnę światową atakiem na Polskę. Na terenach okupowanych żołnierze III Rzeszy na rozkaz najwyższych dowódców dokonywali zbrodni ludobójstwa głównie na ludności żydowskiej, ale także cyganach, słowianach, członkach ruchu oporu i innych. Śmierć poniosło 5 milionów 318 tysięcy żołnierzy niemieckich, ale nie okłamujmy się, należało im się. Związek Radziecki. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich został utworzony 30 grudnia 1922 roku na mocy traktatu założycielskiego Związku Radzieckiego, zawartego przez rządzone wspólnie przez bolszewików, lecz formalnie niepodległe Rosyjską Federację Socjalistycznych Republik Radzieckich Ukraińskich. SRR, białoruską SRR i zakaukaską FSRR. Spośród 18 republik związanych, wchodzących w różnych okresach w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, jedynie białoruska SRR i ukraińska SRR posiadały obok samego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich podmiotowość międzynarodową i były założycielami Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także członkami większości organizacji wyspecjalizowanych. Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rosyjska FSRR odgrywała rolę dominującą w przeciągu 69-letniej historii Związku Radzieckiego. W Rosyjskiej Federacji SRR, jako największej republice związkowej, żyło ponad połowa populacji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. I jak się domyślacie, z taką ogromną ilością ludzi, żołnierzy również bardzo dużo angażowano w walki. Tym bardziej, że ludzi w Związku Radzieckim nie traktowano jak żołnierzy, nie szkolono ich, ale brano ich jak najwięcej, traktowano po prostu jak mięso. Armatnie, no i do czego to doprowadziło? Otóż żołnierzy radzieckich zginęło 11 milionów 400 tysięcy. No ale właśnie nie kłamujmy się, to nie byli żołnierze, tylko to było mięso armatnie, które miało przeważyć liczebnością i właśnie tą liczebnością Związek Radziecki pokonał Niemców. Tak, popatrzcie choćby na same czołgi, mimo że Niemcy mieli lepsze. To Ruscy mieli ich więcej, a jak im się psuły, to po prostu je naprawiali, a Niemcy nie mogli. Tak samo było z żołnierzami. Każdy zabity żołnierz dla Niemców miał jakąś wartość, trzeba było go przeszkolić, trzeba było go czegoś nauczyć, a w Rosji po prostu dawano karabin. I idź przed siebie, hopie, może coś zdziałasz. A niektórzy zdziałali, jak widzicie, Związek Radziecki wygrał Drugą wojnę światową, no bo Związek Radziecki wygrał Drugą wojnę światową, Amerykanie wygrali dopiero zimną wojnę.